witamy w nowym odcinku TV School. Nowy rok 2024 rozpoczął się wystrzałowo. W ramach programu upowszechniania strzelnictwa nasi uczniowie odbyli szkolenie z wykorzystaniem mobilnych strzelnic laserowych. Prawie jak w CSGO. Nic dziwnego, że wszystkim zajęcia bardzo się podobały. Nowy kierunek technik reklamy ciągle się rozwija. Dzięki wsparciu firmy PGE Energetyka Kolejowa, organu prowadzącego oraz dzięki udziałowi szkoły w projekcie Aktywna Tablica, pracownia technika reklamy osiągnęła poziom europejski. Do pracowni zakupiono 30 laptopów, nowe meble, tablicę multimedialną, ploter oraz urządzenie wielofunkcyjne. Nasi pierwszoklasiści pracują na profesjonalnych urządzeniach i programach. Już niedługo odsłona ich fantastycznych projektów reklamowych. Egzaminy zawodowe w sesji zimowej już za nami. Zapytaliśmy naszych piątoklasistów o wrażenia z sesji. Hejka Martyna, jakie wrażenia po egzaminie? Bardzo dobre. Nawet jeśli coś nie poszło, to podejdę do poprawy, bo chcę być technikiem ekonomistą. Hejka Adam, jak Ci poszły egzaminy? Bardzo dobrze. Przygotowanie mieliśmy od nauczycieli zawodowych bardzo dobre. Jestem bardzo pozytywnej myśli. Matura już za 100 dni, więc czas na studniówkę. Klasa 5 AP bawiła się hucznie i z przytupem. Zapraszamy na krótką fotorelację. Świetnie bawili się seniorzy z zespołu Domów Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu. Nasi uczniowie przed świętami spędzili z mieszkańcami wzruszające chwile podczas świątecznego spotkania opłatkowego. A 30 stycznia dostali od nich zaproszenie na bal karnawałowy. Była to wspaniała okazja do kształtowania wśród naszych uczniów podstaw tolerancji i empatii, a także możliwości świetnej zabawy. Jak wiemy, podróże kształcą. W naszej szkole wycieczek nie brakuje. W grudniu grupa uczniów naszej szkoły odwiedziła stolice Niemiec, zabytki pięknego Berlina, jarmark bożonarodzeniowy. Przemiła atmosfera, wspaniała młodzież i śpiewy w autokarze. To wszystko sprawiło, że to był spektakularny wyjazd. 19 stycznia spedytorzy z klas 4 SP wyjechali do Poznania na interaktywną wystawę dzieł Van Gogha, by tam w dosłowny sposób zanurzyć się w świat sztuki słynnego malarza. Nasi uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe od najlepszych, dlatego 2 lutego klasa 1 R wyruszyła do Warszawy, by poznać bliżej branżę reklamową na międzynarodowych targach reklamy i druku. Oczywiście przy okazji zwiedzili atrakcje turystyczne, jakie oferuje nam nasza stolica. Praktyka czyni mistrza. 2 lutego spedytorzy i elektrycy z klas trzecich ukończyli miesięczne praktyki, które pozwoliły im zdobyć tak niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe. Trzecioklasiści są zachwyceni, że mogli sprawdzić się w prawdziwej pracy. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dziewczyny pięknie zaprezentowały się podczas występu, a nasz pierwszoklasista brał jako wolontariusz rekordową sumę aż 2000 zł. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne wydanie TV School. Nowy rok 2024 w zespole... No bo nie wytrzymam zaraz! Pracownia techniki... Technika reklamy? Pracownia technika reklamy. Ja mam właśnie taki... Dykcja zostawiona w domu? No, tak. I chodzę i... No nie, dobra. I zapomniałam, jak to się wymawia. Weihnachtsmarkt. 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 Weihnachtsmarkt.
Właściwie powinna być pani skrzypiec i ci powiedzieć. No właśnie, bo pani skrzypiec, no. Weinach smark, no. Nie wytrzymam. Weihnachtsmarkt. Jeszcze raz. Weihnachtsmarkt. Ja? Weihnachtsmarkt. 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 Smakt. Weihnachtsmarkt. Smakt. Smak. Weihnachtsmarkt. Smatk. Dobra. Weihnachtsmarkt. Wyjechali do Poznania na interaktywną wystawę. 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 Wystawę dzieł Van Gogha. W lutego spedytorzy i elektrycy z klas... elektrycy? Przyjemnością informujemy, że w nienawidzę tego. Czekaj, ja już wspominałam, jak ja mam swoją pracę. Zabij pani tą taśmę. Pewnie tak samo jak ja. No.